Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym cyklu, w kolejnym live'ie. Dzisiaj będzie o mądrości kobiecego ciała. Przez cały tydzień, jutro też i przez cały kolejny tydzień o godzinie 10 przygotowałam dla Was serię live'ów. Program na przyszły tydzień dopiero się pojawi wkrótce, a dzisiaj o kobiecej inteligencji naszych ciał. Kobiety ze względu na taką, a nie inną pracę mózgu czują to, co wiedzą, zarówno w głowie tutaj, jak i w swoim ciele. Dlatego często kobiety mówią, że ale skąd to wiesz? Pyta mężczyzna. Kobiety mówią, no po prostu to czuję. Nie potrafię tego wyjaśnić logicznie, analitycznie, ale po prostu to czuję, po prostu wiem. I myślenie i mówienie kobiet jest multimodalne. To znaczy, że określa więcej niż tylko jeden poziom i obejmuje temat obydwiema półkulami mózgu i czuciem z ciała fizycznego. Mamy coś takiego jak, w sensie każdy z nas to ma, ale u nas korpus callosum, czyli ta warstwa, która łączy lewą i prawą półkulę mózgu, jest dużo grubsza. Dzięki temu te połączenia są dużo szybsze. Dzięki czemu my nie myślimy jednopółkulowo, nie dominuje jedna półkula, tylko obydwie półkule mózgu. Dzięki temu jesteśmy na przykład w stanie robić kilka rzeczy na raz. Potrafimy naszą koncentrację podzielić na kilka rzeczy na raz. I to jest nasz kobiecy fenomen. Potrafimy bardzo dobrze na przykład wejść w głęboką medytację, a jednocześnie działać, jednocześnie czynić. Mężczyźni tego nie potrafią. To jest taka zdolność właśnie wynikająca z tego, że my jesteśmy multimodalne. I kiedy mężczyźni myślą i mówią o swoich myślach, o tym, co się odgrywa w ich głowach, to aktywują zazwyczaj tylko lewą półkulę mózgu. Ich argumenty są liniowe, zorientowane na rozwiązanie problemów, takie w punkt, takie do brzegu. A kobieta natomiast obejmuje temat całym swoim mózgiem, obydwiema półkulami, a do tego również tą mądrością, która płynie z jej ciała. I słowa siedzą w jednej połówce mózgu, tak się mówi, a uczucia w drugiej. To znaczy, że kobiety mogą wiele szybciej połączyć słowa razem z uczuciami. I to nie jest tak, że baby po prostu gadają albo że są jakieś rozwiązłe, że nie potrafią streścić się, nie potrafią klarownie się wyrażać. Absolutnie nie. Chodzi o to, że my po prostu widzimy temat z lotu ptaka. My widzimy całość, widzimy wszystkie warstwy. To jest bardzo wielki plus, jeżeli spojrzymy na to, jeżeli wiemy, że tak się dzieje, jeżeli znamy tę zasadę. I taka multimodalność kobiecego mózgu pozwala nie tylko nam świetnie się zaopiekować dziećmi, robić kilka rzeczy na raz, ale również pozwala nam na przykład z takich prozaicznych rzeczy pójść do sklepu bez listy zakupów i nie zapomnieć o niczym, czego w naszej kuchni brakuje. Jesteśmy w stanie wszystko odtworzyć na bieżąco. I zrozumienie kompleksowości kobiecego mózgu i tego, jak działa nasze ciało, jak te połączenia działają, zrozumienie istoty naszego wewnętrznego głosu, intuicji, która płynie z mądrości ciała, jest dla nas kobiet bardzo uzdrawiające, bo wtedy już nie mamy przed oczami, okej, ze mną jest coś nie tak, jestem jakaś nieposkładana, gadam, gadam, gadam i w ogóle o co chodzi, bo o co chodzi z tym ciałem, z tymi sygnałami, które mi daje. Przestajemy patrzeć na siebie jak na jakąś dziwną istotę. Tylko zaczynamy rozumieć, że to wszystko ma sens. Uświadamiamy sobie wtedy to znaczenie tych wszystkich funkcji. Kiedy znamy siebie, kiedy znamy procesy, które w nas zachodzą, zmienia się wtedy zupełnie nasza perspektywa. Wiemy, że nie gadamy wtedy dużo, bo jesteśmy babami i przesadzamy, tylko wiemy, że kompleksowo ogarniamy temat. I co wpływa na inteligencję naszego ciała? Po pierwsze, nasze myśli. Przepraszam Was, ale jeszcze nie do końca jestem zdrowa. Po pierwsze, nasze myśli, które kiedy są wzmacniające, te nasze własne myśli,
Jeżeli my pozytywnie myślimy, mamy dobry kontakt z naszym ciałem, dobrą relację z tym, co czujemy, z tym, co się odgrywa w naszych tutaj procesach, to pozytywnie wpływa to na naszą całą biochemię. Nasze myśli dają wtedy sygnał do naszych organów, do naszych gruczołów, a te produkują takie hormony, takie płyny, które mają odpowiednie pH, które wzmacniają, które powodują zdrowie, które wzmacniają odporność naszego organizmu. Po drugie, takim ważnym bardzo czynnikiem jest nasze nastawienie. Nastawienie tworzy energetyczną bazę do życia i do odporności organizmu. Autoimmunologiczne choroby aż w 80% dotyczą kobiet. I takie psychiczne cierpienie przekłada się bezpośrednio na nasze fizyczne choroby. Indywidualne nastawienie jest kształtowane na podstawie kultury. To nie jest taka rzecz, która jest rzeczą jednostkową, którą sami możemy jakoś przepracować. Często to są rzeczy, które wsiąkły w nas, które przejęłyśmy właśnie od kultury. I taka zmiana nastawienia to nie jest tylko siła woli. To jest dużo bardziej skomplikowane, bo często te nastawienia nasze podświadome są nieuświadamiane, a tym samym niedostępne dla gołego oka. Czyli my je gdzieś mamy, one nami kierują, ale to nie jest, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak jest. I pierwszym krokiem do rozpoznania to uświadomienie sobie, że dolegliwości fizyczne i niepowodzenia mają mocne właśnie towarzystwo w tych nieuświadomionych nastawieniach. Nastawienia i wspomnienia nasze to są takie energetyczne twory, które osadzają się w ciele. One osadzają się, mięśnień okalają powięzi, taka tkanka powięzi, taka włóknista tkanka, przez którą leci energia, przez którą leci informacja, przez którą lecą składniki odżywcze do każdej komórki naszego ciała. I takie nastawienia i wspomnienia, takie blokujące, negatywne, one tworzą takie korki, one powodują, że ta tkanka, że ta powięź się filcuje. Jak ona jest sfilcowana, co czuć fizycznie po ciele, bo nie możesz się wtedy rozciągnąć, twoje ciało sztywnieje, nie potrafisz się wziąć pewnego skłonu, bo jesteś za sztywna. I to jest właśnie skutkiem tego, że te powięzi się filcują, te energetyczne twory, te energetyczne napięcia, one się osadzają fizycznie w ciele, powodując fizyczne sztywnienie. Nasza cała indywidualna historia jest zapisana w całym naszym ciele, w naszych wszystkich mięśniach, tkankach, w naszych powięziach, w naszych organach, w każdej naszej jednej komórce. I stan naszego zdrowia odzwierciedla właśnie te nasze indywidualnie przyjęte na przestrzeni całego życia nastawienia. Na przykład wierząc głęboko w to, że ludzie po 30 zaczynają się sypać, ty właśnie dajesz taki sygnał do ciała i ono wie, ok, 30 zaczynam się sypać. To, jak działamy, to, co uznajemy za rzeczywiste, na to reagujemy fizycznie. Mając w głowie, że osoby po 50 są już stare i chorują, i to jest normalne, ty programujesz się właśnie na to, że po 50 będziesz chorować i będzie to dla ciebie normalne. Nasze ciała mają taką funkcję informacyjną. One próbują zwrócić uwagę na coś. Próbują zwrócić uwagę na coś, że w pozostałych warstwach, w warstwie umysłowej, albo w warstwie duchowej, że tam się coś dzieje, próbują nam coś zakomunikować. Jednak w społeczeństwie, w którym połączenie ciała i ducha jest takim ogromnym skokiem myślowym, bo jak ci ktoś powie, że twoje dolegliwości cielesne mogą być związane z twoją duchowością, to dla nas to jest takie, co? Jak w ogóle? No przecież jak z duchowością? O co w ogóle chodzi? A tak jest, to jest wszystko, te wszystkie warstwy są z tobą powiązane, one się wzajemnie przepływają.
Julia gleich, okay? Mama kann jetzt nicht. Julia, jetzt nicht. Przepraszam, was na chwilę. Ale mam chore dziecko w domu. I w ciele odciska swój wyraz nasza dusza również. Ona próbuje często właśnie w ten sposób rozpaczliwie zwrócić nam uwagę na pewne aspekty, że nie wiem, że nie idziemy z głosem naszego serca, że coś po prostu tam się dzieje, że próbuje zwrócić na coś uwagę, że hej, nie zapominaj o mnie, zwróć uwagę, być może coś musisz zmienić w swoim życiu, być może musisz zmienić totalnie kierunek albo właśnie jakieś nastawienie. Próbuje nas w ten sposób często ocknąć. I żeby być świadomym swojego wewnętrznego głosu, należy zaufać swoim własnym uczuciom. Nie odkładać ich na później lub nie przykrywać ich innymi obowiązkami. Nie uciekać, nie wiem, w różne rzeczy uciekamy, w sport, w używki, w imprezowanie, w bardzo różne rzeczy, tylko żeby nie dać się pokazać temu, co naprawdę czujemy. Bardzo ważne i terapeutyczne znaczenie ma to, żeby dać się pokazać, żeby poczuć swoje uczucia. Wiele kobiet, wiele z nas ma wdrukowane, że musimy być pozytywne, musimy być wiecznie szczęśliwe, musimy darzyć wszystkich sympatię, musimy być zawsze gotowe, a nic bardziej mylnego, bo ból i smutek są też częścią życia. I łzy, na przykład łzy, są jedną z form pozbywania się toksyn z ciała, uwalniają bardzo dobrze energię. To jest bardzo zdrowo, naprawdę jest zdrowo sobie popłakać. I się mówi tak, że kto nie zna smutku, ten nie zna szczytu szczęścia. Kto nie zna głębi smutku, ten nie zna szczytu szczęścia. To jest podobnie jak na ostatnim webinarze o śmierci. Kto nie zna życia, ten nie zna śmierci. Kto nie zna śmierci, nie zna życia. I wiele chorób cielesnych to nic innego jak właśnie przez lata uciskane i wypierane uczucia związane z jakimś wspomnieniem na przykład, z jakimiś przeżyciami. I uzdrowienie następuje wtedy, kiedy pozwolimy tym uczuciom dać się pokazać. Czasami po latach, czasami po długich, długich latach. I nawet tym ciężkim, które właśnie nieraz płyną z dzieciństwa, mimo że już, nie wiem, masz 50, 60, 70 lat. Czasami uczuciom jakimś, które nawet są w nas z poprzednich inkarnacji. I mamy w naszych ciałach taki mięsień, który okala tutaj dolną część pleców i przechodzi do naszych bioder. Jeden z nich to jest ilakus, drugi to jest psoas. I te mięśnie, one się nazywają mięśniami traumy. Dlatego mięśniami traumy, bo tam właśnie w tych mięśniach gromadzą się traumy z naszego życia. Te zarówno te mniejsze, na przykład jeżeli w jakimś krótkim czasie tych mniejszych traum było bardzo dużo, to one się też kumulują, wtedy nasze ciało to odbiera jako traumatyczna sytuacja, albo jakieś większe, jakieś duże traumy. I my przez to, że nie, nam jakieś obrazy wyskakują, coś do nas wraca z przeszłości, ale my to ignorujemy i w ogóle nie potrafimy jakby nic z tym zrobić, jedynie gdzieś zakopać, jedynie gdzieś wypierać, to nie jesteśmy w stanie tego uleczyć. I to się gdzieś właśnie na tych, szczególnie na tych tutaj mięśniach traumy osadza. To są bardzo ważne mięśnie, szczególnie dla kobiet, bo na tych mięśniach leży dziecko, które jest u nas w brzuszku. Leży na tych mięśniach, jeżeli te mięśnie są bardzo mocno straumatyzowane, to ta informacja z tych komórek przenika bezpośrednio do płodu, przenika bezpośrednio do tego dziecka. To są też te mięśnie, które jeżeli byłaś kiedykolwiek pod jakąś bardzo silną traumą, zaczynają nam drżeć uda. Samowolnie, mimowolnie drżą uda. To są te same mięśnie. I poprzez właśnie pracę z ciałem, poprzez uświadamianie sobie, poprzez akceptację tego, co było, nie przez wypieranie, a to się nie zadziało, a to w ogóle nie ma wpływu na mnie, a już to przepracowałam, a jeżeli to cały czas wraca i wraca i wraca, czy to w snach, czy to w snach dziennych, to znaczy, że coś nie do końca zostało uleczone. I tylko akceptując swoje ciało w pełni, akceptując te sygnały, które nam daje, to, jak się nasze ciało zamyka, na przykład w reakcji, w rozmowie z kimś, bo obserwując swoje ciało, te czucie, które z niego płynie, obserwując to, jak my się czujemy na dany moment, w danych sytuacjach, przy podejmowaniu danych decyzji, czerpiemy z tej głębokiej, głębokiej mądrości, która jest tam zapisana. I również
możemy uwalniać te traumy, które gdzieś się tam nagromadziły, po to, żeby te ciała nam służyły, po to, żeby je oczyszczać, po to, żeby one dla nas pracowały, żeby nam służyły przez długie, długie lata. I jeżeli czujesz, że chciałabyś popracować na tym poziomie, jeżeli masz coś, czy nie możesz sobie poradzić, jeżeli czujesz, że w Twojej podświadomości jest coś, co tą kieruje, nie do końca Twoje życie tak wygląda, jakbyś chciała, żeby wyglądało, nie do końca idzie po Twojej myśli, czujesz, że nie jesteś w swojej mocy, nie jesteś w swojej sile, to ja Cię zapraszam. Cały czas trwają dni otwarte u jogini. Możesz się umówić na bezpłatną sesję wstępną, pisząc do mnie po prostu maila na kontakt@jogini.pl, podając, żeby było łatwiej umówić jakiś wspólnie dogodny termin, podając wstępnie, w jakim czasie, o jakim czasie, w jakim dniu mogłabyś się spotkać. Ja Ci odpiszę i umówimy się wtedy na Zoomie i przeprowadzimy sesję wstępną. Bardzo Ci dziękuję i zapraszam jutro na godzinę 10. Jutro Dzień Kobiet. Będzie o energii dośrodkowej kobiety. I będzie również taka mała niespodzianka, którą dla Was szykuję. Do usłyszenia jutro. Pozdrawiam, cześć.